Spytku, co się dzieje? Mówiłem, żeby mi nie przeszkadzać. Lękam się, że go stracę. Rudle Libitów od zawsze słyną z oddania królestwa. Nie doradcę, przyjaciela, ojca. Od tej pory jesteś najbardziej zaufanym człowiekiem. Chcesz pani usłyszeć zdanie kasztelana krakowskiego, czy też Specimira, który prowadził cię za rękę, jak uczyłeś się naciągać cięciwy? No i co? Przygotowaliśmy włócznie. Czy to nie tutaj wymykaliście się z Kazimierzem, by puszczać kaczki na wodzie? Jestem. Pamiętam cię, Spytku. Mój ojciec całe życie był wierny królowi. Kazimierzu, jestem przy tobie. Wszyscy jesteśmy. Nasza królowa to dziarska i wojownicza niewiasta. Nie o takim władcy marzyliśmy? Musisz to wytrzymać. Wytrzymaj, królu. Przez te wszystkie lata tak bardzo zżyliśmy się ze sobą, że zapomnieliśmy z czasem, że to ty, panie, jesteś królem i to twoje prawo dawać i odbierać. Wybacz. Wiele razy ci powtarzałem od Mukosa. Pamiętam słowa królowej Jadwigi. Miej odwagę zawrócić. Polsce winnaś służyć. I służę. Że król nie przeprasza. Nigdy. Kazimierzu! Noga! Spytku, co ci? Kasztelan krakowski musi być oparciem dla króla. To nic. Jadwiga. A ja przy tobie zawsze czułem się bezpiecznie. Dziękuję, Spytku. Kazimierz był w tym lepszy. W ogóle był najlepszym duchem, najlepszym królem. Spokojnie, przyjacielu! Pani, masz jeszcze tyle czasu. Jesteś taka młoda. Bardzo ci zaufała. I to mi ciąży najbardziej.